Paco Power System Imax, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Jesteśmy w Mrozach, rozmawiamy z Andrzejem Stachurą, prezesem klubu sportowego Paco. Panie Andrzeju, piękne podsumowanie minionego roku. Sezon dzielimy na wiosnę, na jesień. Na wiosnę na Mistrzostwach Polski trzecie miejsce. Tydzień temu we Wrocławiu na Mistrzostwach Juniorów i Weteranów drugie, drużynowo. Teraz na najbardziej prestiżowych zawodach w Polsce nasz klub zdobył znowu trzecie miejsce. Zawodnicy jadą jeszcze na Mistrzostwa Świata. Jak pan ocenia miniony sezon? Znaczy, my jako Paco Lublin, jako klub sportowy, do ścisłej czołówki Polski zaliczamy, już tak rywalizujemy z trzema klubami w Polsce o pierwsze, drugie lub trzecie miejsce od jakichś kilkunastu lat. No tutaj nie ulega wątpliwości, że mamy najlepszych zawodników w Polsce, a nawet niektórych to na świecie. Także po prostu już stało się to tradycją, że z każdych prawie większych zawodów, czy to Mistrzostwa Polski, czy to Puchar Polski, Mistrzostwa Polski są na wiosnę. Są to eliminacje do Mistrzostw Europy, natomiast jeżeli chodzi o Puchar Polski, jest to eliminacjami do Mistrzostw Świata i zawsze jesteśmy gdzieś tam w czołówce. Dzisiaj zdobyliśmy trzecie miejsce, tydzień temu na Pucharze, na Mistrzostwach Polski Weteranów i Juniorów zdobyliśmy drugie miejsce drużynowo i tak jak wcześniej byliśmy w Kielcach, też mieliśmy trzecie miejsce, tak? Tak. No. Coraz więcej młodych zawodników, nowych zawodników ściąga do naszego klubu. Pewnie ze względu na ten aspekt sportowy, no i oraz na miejsca, które zajmujemy. Teraz pytanie, czy prowadzi pan jakąś wstępną selekcję zawodników? Nie, no, staramy się przyjmować, zresztą mamy dobrych trenerów, także trenerzy zajmują się selekcją. Jest bardzo znana, utytułowana zawodniczka Patrycja Kozyra, która ma swoje grono zawodników. Oprócz tego jest Grzegorz Gałęzowski, bardzo doświadczony, były zawodnik, w tej chwili spełnia, pracuje jako trener, jest bardzo dobrym trenerem. I oprócz tego jeszcze mamy Dominika Hałasa, to są trenerzy, którzy mają bardzo bogaty bagaż doświadczeń i ci zawodnicy, którzy od nas startują, korzystają z ich porad trenerskich, to po prostu mają, jakby to powiedzieć, nie muszą się sami uczyć, mają doświadczonych trenerów, bym powiedział, trenerów z pierwszej ligi. Dziękujemy za kilka słów podsumowania i mamy nadzieję na jeszcze większe sukcesy w przyszłym roku. No myślę, że będziemy tak ciągnąć dalej i Paco Lublin będzie cały czas w czołówce, tak jak w tej chwili, jak jest do tej pory. Dziękuję. Dziękuję.